Rodzinna orkiestra witała gości, którzy przyjechali do państwa Longiny i Józefa Majchrzaków z Przysieki Polskiej. Jubilaci obchodzą 70. rocznicę ślubu. To święto dla całej rodziny, a także dla gminy, bo nikt inny nie może poszczycić się takim stażem małżeńskim, mówiła burmistrz Małgorzata Adamczak. Jaka jest recepta na długowieczność? Zapytaliśmy Józefa Majchrzaka, który urodził się w 1923 roku, ma więc 95 lat. Zawsze z uśmiechem. To jego motto życiowe. Żona pana Józefa Longina jest 7 lat młodsza od męża. Poznali się, gdy miała 15 lat. Jej przyszły mąż 22. Pobrali się 3 lata później w 1948 roku. Doczekali się 6 dzieci, 4 synów, z których jeden nie żyje, oraz 2 córek. Dzieci po rodzicach odziedziczyły zamiłowanie do muzyki. Pani Longina tańczyła w zespole ludowym, zdobywając z nim 3 miejsce na konkursie w Warszawie. Pan Józef potrafił grać na skrzypcach. Radością dla jubilatów są wnuki, mają ich 17 oraz prawnuki, jest ich 19. Życzymy Państwu Majchrzakom wielu wspólnych, szczęśliwych dni w otoczeniu kochającej rodziny.